Dzień dobry, witam Państwa w ten upalny czerwcowy poranek. Pytacie nas często w komentarzach pod filmami albo w korespondencji mailowej, jakie używać dodatki do pieczywa. Wiele osób piecze chleby. Niektórym może się znudziły te najprostsze chleby i chcielibyście dodawać do waszych wypieków różne dodatki, oprócz tych, które zazwyczaj dodajecie, czyli słonecznik, siemię lniane, dynie czy mieszankę ziaren. Chcielibyśmy Państwu zaproponować dzisiaj dodatek naturalnych słodów jęczmiennych. Dzisiaj użyjemy dwóch słodów jęczmiennych, słodu Maltit 40 i Maltit 110. Są to całkowicie naturalne produkty, które powstały z uprażenia mąki słodu jęczmiennego. Później Wam opowiem, jak powstaje taki malt. Natomiast teraz zabierzemy się do pieczenia chlebka z dodatkiem tych maltów. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba, ponieważ jest to bardzo proste, a jednocześnie bardzo efektowne. Do dzisiejszego wypieku użyjemy mieszanki chlebowej na chlebek domowy. Tutaj mam takie kilogramowe opakowanie. Pod zagięciem torebki znajdziecie zawsze drożdże gratis. Tu jest 4 gramy drożdży. Ja taki chlebek, taką mieszankę już połączyłam z wodą i z drożdżami. Na etykiecie opakowania znajdziecie dokładne proporcje, jakie trzeba użyć. Ja użyłam pół kilograma mieszanki na chleb domowy, 320 ml wody ciepłej i 2 gramy drożdży. Ta mieszanka już jest troszeczkę wyrośnięta. Tutaj mamy ją podzieloną na 3 osobne kule, ponieważ będziemy dwie z tych kuli będziemy barwić słodami, natomiast trzecia zostanie neutralna. Teraz pokażę, jak bardzo prosto to zrobić. Wkładam po prostu taką troszeczkę wyrośniętą już kulę do misy miksera i dosypuję 5 gramów w tym przypadku słodu jęczmiennego Maltit 40. Muszę dodać troszeczkę oliwy, żeby cały proces przebiegał sprawniej i żeby się wszystko nie przykleiło do misy miksera. No i włączamy mikser na wolne obroty. Czekamy, aż nasza mieszanka chlebowa wymiesza się ze słodem i zaraz wymieszamy drugą część ciasta. Nasze ciasto już się wymieszało. Spójrzcie. Tak wygląda mieszane ciasto z maltem. Zobaczcie, jakie jest sprężyste. To właśnie dzięki dodatkowi tego słodu. No i odrobinie oliwy. Ono jest bardzo delikatne, sprężyste i widać, jak rośnie w oczach po prostu. Dodatek słodu powoduje, że ciasto ma więcej cukru i drożdże lepiej pracują. To samo powtarzamy z drugim kawałkiem ciasta. Dodajemy tym razem, jeszcze troszkę oliwy, żeby się nam nie pokleiło. I dodajemy Maltit 110. Czyli ten ciemniejszy. Kochani, druga część ciasta już jest wymieszana. Możemy wyłączyć mikser i powolutku będziemy wyjmować ciasto. Zaraz uformujemy drugą kulę. No i niespodzianka, będzie chlebek w kształcie warkocza. Prościzna, prawda? Zaraz zobaczycie, jak to
wszystko sprawnie i pięknie wychodzi. Mamy trzy kule, każda w innym kolorze. Natłuszczę sobie troszkę palce. Zobaczcie, jak pięknie nam się zabarwiły dwa kawałki ciasta. Odkładam, opruszam stolnicę delikatnie mąką i możemy formować wałeczki. Z tych wałeczków powstanie piękny warkoczyk. Zaraz zresztą zobaczycie. Zwijam ciasto na pół, formuję rękoma. Myślałam, że będzie mi potrzebny wałek, ale to dosyć ładnie, sprawnie idzie. Ciasto jest bardzo sprężyste. Czuję, jak wyrosło. I trzeci wałeczek. Tak, jest bardzo elastyczny, zobaczcie. Piękne. Robimy trzy wałeczki tej samej długości, mniej więcej tej samej grubości. No i zaczynamy robić nasz warkocz. Myślę, że muszą być troszeczkę dłuższe, żeby warkoczyk był efektowny i ładny. Sklejamy na początek i pleciemy. Myślę, że to potrafi każdy. Każda mama i nie jeden tata. Przekładamy. Prosty warkoczyk, jak najprostszy. Podwijamy końcówki do spodu, żeby nie było ich widać. Poprawiamy, żeby było jak najładniej. I wkładamy do opruszonej mąką. Najpierw oliwą ją wysmarowałam, a potem opruszyłam mąką taką małą keksóweczkę. Przekładamy. Formujemy ładnie. Zobaczcie, ile zajęło miejsca. I teraz czekamy na ponowne wyrośnięcie. Musi podwoić swoją objętość, żeby chlebek był ładny, puszysty, wyrośnięty. Po wyrośnięciu pieczemy taki chlebek w temperaturze 170 stopni, około 40 minut. Najlepiej kontrolować ten czas i sprawdzać, jak to będzie wyglądało. W czasie, jak chlebek będzie rósł, opowiem Wam troszeczkę o słodach, ponieważ jest to produkt, który sprowadzamy z Milbo, z Włoch. Jesteśmy jedynym importerem tego słodu w Polsce. No i co chciałam Wam powiedzieć, że to jest produkt całkowicie naturalny. To jest słód jęczmienny, powstaje z ziarna jęczmienia, które poddane zostało wstępnemu kiełkowaniu w odpowiednich warunkach, przy odpowiedniej wilgotności. I takie ziarno potem jest suszone, a następnie mielone i prażone. Kolor tego słodu ostateczny zależy od długości prażenia. Niektóre słody są krócej prażone, wtedy są jaśniejsze, a niektóre dłużej i wtedy mamy efekt ciemnego słodu. Tak więc jest to produkt całkowicie naturalny, bez żadnych jakichkolwiek dodatków, jakichkolwiek konserwantów. Zupełnie świeży, naturalny, tak jak mąka. Polecam Wam serdecznie, ponieważ ten słód powoduje nie tylko zabarwienie pieczywa, co daje nam taki efekt przyjemnego urozmaicenia pieczywa, ale również nadaje ciastu ogromną sprężystość, dodaje mu smaku, aromatu. Jego skórka jest przepyszna, jest chrupiąca, jest... Zresztą zobaczcie sami, już taki warkoczyk
moja siostra upiekła w ramach prób. Kilka dni już próbujemy robić te chlebki. Ten warkoczek akurat ma dodatek jeszcze siemienia lnianego. Jest też bardzo, bardzo efektowny i bardzo, bardzo smaczny. Tutaj mamy chlebek ze zwiniętych kilku wałeczków i też z dodatkiem siemienia lnianego. Tutaj zostały użyte rozwałkowane na placuszki ciasto, tylko że cztery kolory. Mamy ciasto naturalne, Maltit 14, to jest słód pszenny, i dwa słody jęczmienne, Maltit 40 i Maltit 110. I mamy taki przyjemny zawijasek, bardzo mi się podoba. Tutaj w formie torciku, to wymyślił nasz tata, żeby placuszki ułożyć warstwowo. Też uważam, że bardzo fajny. Tu mamy chlebek ciemny, bardzo aromatyczny, z przewagą słodu jęczmiennego Maltit 110. Co jeszcze Wam pokażę? Tutaj też środkowa część ma dodatek siemienia, też bardzo fajny. No i nasz hicior, chlebek okrągły, pieczony w słoju, takim wysokim słoju szklanym. Zwinęłyśmy trzy wałeczki ciasta w taki twist, włożyłyśmy do słoja i mamy okrągłe kromeczki, bardzo, bardzo fajne, uwielbiam okrągły chlebek. To jest chyba wszystko, co... Nie, to nie jest wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć, ponieważ oprócz słodów jęczmiennych firma Milmo produkuje również naturalne zakwasy. Są to zakwasy żytnie, pszenne, semoliny i można tych produktów też dodawać do przeróżnych wypieków. Próbujcie Państwo, kombinujcie, eksperymentujcie, zapraszamy Was serdecznie. Wybór jest ogromny, spójrzcie, to wszystko są nasze propozycje do Waszych chlebków, do Waszych wypieków. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, dzwońcie, mailujcie. Na wszystkie pytania postaramy się odpowiadać. Jeśli Wam się film podobał, to łapka w górę. I zapraszam do zadawania pytań i do komentowania. Pa, pa! Odcinek o słodach jęczmiennych i innych z firmy Milbo.